Dolny Śląsk jest jednym z tych regionów, w których złodzieje na torach dają się we znaki najbardziej, szczególnie w rejonie Wałbrzycha i Wrocławia. Ich łupem pada dosłownie wszystko, co przedstawia jakąś wartość. Kable telefoniczne, kable zasilające elementy sterowania ruchem kolejowym, które na przykład zasilają semafory, tarcze ostrzegawcze, tak? Kable, które zasilają rozjazdy. Dlatego bardzo dobrą wiadomością dla Dolnego Śląska jest to, że udaje się udaremnić coraz więcej kradzieży. W styczniu tego roku Straż Ochrony Kolei odnotowała 230 zdarzeń, czyli o 40 mniej niż rok wcześniej. Funkcjonariusze ujęli 25 osób podejrzanych o kradzież elementów kolejowych i odzyskali przedmioty warte ponad 33 000 złotych. Pomaga w tym nowoczesna technika. Sokiści dysponują na przykład takim oto mobilnym centrum monitoringu. Samochód jest rozstawiany na miejscu gdzieś odległym od miejsca, gdzie są prowadzone kradzieże. Taka kamera wychwyca nam takiego złodzieja, delikwenta, którego później funkcjonariusze mogą zatrzymać, ująć po prostu i przekazać innym służbom, tak, celem prowadzenia dalszych czynności dochodzeniowych. A są to nie tylko zwykłe kamery, ale też sprzęt termowizyjny. Poza tym od niedawna na wyposażeniu sokistów są też fotopułapki, które zastawia się w miejscu częstych kradzieży, by wszczęły alarm w razie pojawienia się na terenie kolejowym niepowołanej osoby. Ważny jest też tradycyjny, dobry kamuflaż i szereg innych, bardziej konwencjonalnych działań. Wysyłane są patrole Straży Ochrony Kolei, patrole czasami mieszane, czyli z policją, na miejsca najbardziej zagrożone kradzieżami elementów infrastruktury kolejowej. Przede wszystkim jest to węzeł tutaj wrocławski. Jak pokazują statystyki, bezpieczeństwo na kolei jest dziś najwyższe od lat i odczuwa to chyba każdy pasażer. Ważne jednak, abyśmy także sami pomyśleli o zachowaniu ostrożności, bo jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, wciąż ponad 70% wszystkich wypadków powodują piesi przechodzący przez tory w miejscach niedozwolonych i kierowcy nieprawidłowo pokonujący przejazdy.